MKS Banimex Będzin 1, 3 transfer Bydgoszcz, razem ze mną Paweł Wołicki, rozgrywający naszych dzisiejszych gości. Czy to był dobry mecz? Momentami tak, na pewno nerwowy i dużo walki. Myślę, że jeśli chodzi o jakość, to to było różnie z tym, ale my się tego takiego meczu się spodziewaliśmy. Ta sala jest bardzo niewdzięczna, każda drużyna, która tu będzie przyjeżdżała, będzie jej się ciężko grało. Drużyna będzie naprawdę bardzo duży opór na postawę. Widzieliśmy, że będzie chciała wygrać to spotkanie i zrobi wszystko, żeby to żeby wygrać. Na szczęście w tym, ja to zawsze mówię, że w tym błocie udało nam się przebrnąć i wygrać. I myślę, że za to wielkie brawa dla naszej drużyny. Na pewno popełniliśmy sporo błędów. Wiele założeń się sprawdziło, nie zawsze to wykonaliśmy. Naprawdę mogę powiedzieć, że te trzy punkty nas bardzo cieszą. Tutaj jest bardzo trudny teren i myślę, że jeszcze nie jedna drużyna się tutaj rozczaruje po przyjeździe. Także myślę, że świetny wynik jak dla nas. Okej, okay, a jak z punktu widzenia zawodnika ocenia pan drużynę z Będzina? Bo ten pierwszy set raczej gładko, drugi udało się odrobić, było 1-1, potem drugi w trzecim w zasadzie 25-23, czyli do samego końca się ważyły losy tego meczu. Czy to był właśnie zacięty mecz z punktu widzenia zawodnika? Od trzeciego seta. Tak naprawdę czwarty set był bardzo zacięty. Takie sety, te pierwsze dwa, które były rozegrane, to tak naprawdę my po nich, w takich dwóch setach mówimy, mecz się dopiero zaczyna, bo i ten pierwszy set, my wygrywając, to się nie bierze tego na poważnie. To jest okej, gramy dalej, po prostu trzeba dwa sety wygrać i mecz się zaczyna od początku. Za dużo takiej walki w tych setach nie było, od razu przewaga bardzo duża. Na pewno drużyna będzie na nas w drugim secie zaskoczyła zmianami, których wcześniej nie, we wcześniejszych spotkaniach nie było i troszkę pewnie tutaj nas to rozbiło, tak na gorąco mogę to powiedzieć, ale mówię, później już się jakoś ta nasza gra ustabilizowała, przygotowaliśmy się na również inne rozwiązania drużyny z Będzina i przede wszystkim na boisku, że zaczęliśmy realizować to, co powinniśmy i jakoś ta gra nasza lepiej wyglądała. No to gratuluję zwycięstwa i bardzo chętnie przyjedziemy teraz do Bydgoszczy na rewanż. Zapraszamy. Oby był wynik taki sam jak tutaj, 3-1 dla gości. Dla gości z Bydgoszczy. Nie, dla gości z Będzina. Dziękuję bardzo. Kuba Oczko, rozgrywający MKS Banimex Będzin, bez głosu, jak powiedział przed chwilą, problemy z gardłem. Kuba, wchodzisz już w pierwszym secie, jeśli dobrze pamiętam, za Tomka Kowalskiego na poprawę gry, czyli pewnie ciężka sytuacja w drużynie. I jak to wyglądało z twojej strony? No, trudny mecz. Bydgoszcz szanowała piłkę. Starali się na zagrywce utrudzić nam flotem i myślę, że to im się udało. Ale nie możemy tak grać i musimy wyciągać jak najszybciej wnioski. A jak oceniasz jakby generalnie całe to spotkanie? Bo pierwszy set, tak patrząc z punktu widzenia kibica, gładko przegrany. Drugi wygrany, też dość gładko. Potem dwa następne, wydawać by się mogło, że bardzo zacięte. Szczególnie ten ostatni, 23-25, jeśli dobrze pamiętam. Znowu jakby trochę brakło, żeby wyciągnąć tiebreak, a może nawet zwycięstwo. Tak, czwarty set. Dochodzimy przeciwnika, wychodzimy na jednopunktowe prowadzenie i... Byliśmy parę piłek od zwycięstwa i od doprowadzenia do tiebreaka, a wiadomo, już w tiebreaku gra od zera i walka na całego. Bardzo, bardzo ciężki mecz. No przyjdzie nam po prostu poczekać jeszcze trochę na pierwsze punkty i pierwsze zwycięstwo. Mam nadzieję, że jak najszybciej, no bo te punkty są potrzebne jak... jak powietrze do oddychania, tak? Z tą myślą kończymy dzisiejszy wywiad, tak? Jak najszybciej punkty i zwycięstwo. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Kuba Jaros złapany w biegu, obiecał na minutowy wywiad, czas start. Kuba, jak oceniasz ten mecz? No bardzo dobrze. Cieszę się przede wszystkim z trzech punktów. Mecz był dosyć dziwny, bo pierwszy set bardzo gładko wygraliśmy. W drugim zbił nas przeciwnik z Będzina, ale bardzo cieszę się, że już potem kontrolowaliśmy to spotkanie. Walka była do końca, ale to my zgarnęliśmy trzy punkty. A co myślisz o drużynie z Będzina? Debiut w plus lidze, ciągle nie mamy punktu, walczymy jak możemy. Jak to wygląda z twojej strony? No myślę, że trzeba spokojnie, cierpliwie do tego podejść, bo Beniaminkowi zawsze jest ciężko i no, myślę, że drużynie najważniejszy jest spokój i jak będą mieli tego spokoju trochę, te punkty na pewno kiedyś przyjdą. Dobra, dziękujemy.